W naszym studiu Adam Pierończyk. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dziękuję serdecznie za zaproszenie. Dzień dobry, a my spotykamy się z laureatem po raz 10 już najlepszym saksofonistą sopranowym wybranym przez czytelników magazynu Jazz Forum. Czy to prawda, że pan zaczął grać na saksofonie w wieku 18 lat? Tak, to prawda. Dość późno. No właśnie, to bardzo późno jak najmniej. Związane jest to z tym, prawda? Że... Tak, tak. Związane jest to, to znaczy stosunkowo późno, bo można jak się okazuje, dużo nadrobić. Związane jest to z tym, że pochodzę z muzykalnej rodziny. Mój ojciec jest również klarnecistą i saksofonistą i też pedagogiem głównie. Jako dziecko byłem zmuszany do gry na fortepianie. A grał pan na klarnecie? Bo to taka droga często jest, że najpierw klarnet, a potem saksofon. Na klarnecie tak naprawdę grałem tylko krótko, dlatego że w pewnym momencie zepsuł mi się saksofon tenorowy i potrzebowało kilka tygodni, żeby znaleźć fachowca, który by to naprawił. To jeszcze było w Braniewie, gdzie mieszkałem za młodu. Także ten klarnet był takim zastępstwem chwilowym. No, ale później okazało się, że jak ma się te marzenie, jak ma się tę chęć i jak się pracuje, to nawet sięgając wieku 18 lat, można później osiągać sukcesy i można później nagrywać takie płyty jak ta The Planet of Eternal Life. To jest ostatnia pana płyta. Płyta, która jest niezwykła, bo to jest w całości płyta nagrana na właśnie saksofon sopranowy i pan solo na tej płycie opowiada swoją historię. Co więcej, również takie koncerty, które już się rozpoczęły, bo ta trasa koncertowa już rozpoczęła się w mijającą sobotę. Tak, jestem teraz w trakcie tej trasy koncertowej. Dwa dni temu mieliśmy wspaniały koncert, to znaczy ja miałem wspaniały koncert Muzeum Powstania Warszawskiego wcześniej w Gdańsku. Teraz wybieram się do Niemiec na trzy koncerty, do Hamburga i do Potsdam mniej więcej. Kończę trasę koncertową finałowym koncertem w Krakowie na ulicy Konfederackiej 4. Rzeczywiście to jest płyta stricte solowa. Gram na niej tylko i wyłącznie na saksofonie sopranowym. I muszę pani powiedzieć, że to jest również nie lada wyzwanie kondycyjne, fizyczne, właśnie ponieważ... Zagrać koncert również. Tak, ponieważ te koncerty trwają plus minus 60-70 minut i ja nie mam wsparcia od nie strony kolegów. Wymówek. Nie ma nikogo, nie ma ani perkusji, nie ma w kontrabasu, jest tylko ten jeden saksofon, w który ja muszę dmuchać właśnie te 60-70 minut. Nie mogę sobie pozwolić na przerwę, nie mogę sobie po trzecim na przykład utworu powiedzieć w stronę publiczną. Przepraszam, teraz potrzebuję 5 minut oddechu. Nie, to jest 15-20 sekund, góra pół minuty, ewentualnie jakaś zapowiedź i muszę grać dalej, więc trochę porównuję to do codziennego przebiegnięcia maratonu albo przerzucenia przysłowiowych 2 ton węgla. A skąd w ogóle wziął się pomysł, żeby taką płytę nagrać? Po pierwsze, ja mam bardzo osobisty stosunek do tego właśnie instrumentu, czyli saksofonu sopranowego, to raz, a dwa, w pewnym momencie uświadomiłem sobie, ja mam akurat szczęście, że bardzo lubię ćwiczyć, nie muszę się do tego zmuszać, w sumie codziennie wyciągam instrument z futerału i idę do pracowni. To ile godzin pan dziennie gra? Kiedyś między 20 a 30 rokiem życia zdarzało mi się ćwiczyć między 7 a 10 godzin dziennie wręcz. Dzisiaj już aż tak dużo nie ćwiczę, też nie pozwala mi na to inne obowiązki, właśnie wyjazdy, trasy koncertowe i tak dalej, i tak dalej. Ale no, najczęściej między 2-4 godziny dziennie. Niekiedy zdarza się, że mam dzień, dwa przerwy, ale to jest też mile widziane, bo wtedy udaje się trochę przewietrzyć umysł. No to właśnie, wróćmy do tego, skąd się wziął pomysł na tę płytę. Powiedział pan o tym osobistym swoim stosunku do tego instrumentu. A jak to było? Bo to jest cała historia jakby związana z tym, co pan opowiada, grając na saksofonie na tej płycie. Właśnie może skończę, bo nie skończyłem tego wątku, ma pani rację. W pewnym momencie ćwicząc właśnie na saksofonie uświadomiłem sobie, że tak naprawdę w sytuacji, w której się znajduję w pracowni, czyli sam na sam z instrumentem, tylko ja instrument, to jest najbardziej naturalna sytuacja i taka sytuacja, na której profesjonalnie muzyk, który podchodzi poważnie do muzyki i do instrumentu i chce się cały czas rozwijać, to jest sytuacja, na której spędził większość swojego życia.
Bo tak naprawdę wyjazdy w trasy koncertowe są, jeżeli statystycznie by się to podsumowało, są raczej mniejszością, albo powiedzmy to jest 20-30% życia spędzonego na właśnie trasach koncertowych na scenie. Natomiast większość czasu spędzamy jednak przygotowując się do tych koncertów, do płyt, do nagrań. Więc z jednej strony wydawałoby się, że tak jak słyszę często, że wiąże się to z wielką odwagą, że ja się zdecydowałem na taki krok i na takie nagranie i na wychodzenie sceny solo, a z drugiej strony, tak jak mówię, jest to codzienność. Czyli tak naprawdę zabiera pan nas do tej swojej pracowni, na tej płycie. W sumie świetnie pani to określiła. Rzeczywiście tak trochę jest. Jakbym zapraszał do siebie do pracowni. Ja często zresztą rozmawiając z kolegami innymi muzykami, często dochodziłem do takiej refleksji, przynajmniej ja tak mam, że chyba najlepiej gra mi się właśnie w pracowni, kiedy nie ma tego, trudno powiedzieć w moim wieku, ja mam teraz 44 lata, o tremie przed koncertem, no tego tak naprawdę nie ma, jest zawsze lekka ekscytacja. Natomiast rzeczywiście będąc w pracowni wiąże się to z największym luzem i z bezpośrednim, naturalnym kontaktem z tym instrumentem. A udaje się to przenieść na koncerty? No bo już dwa koncerty za panem? Myślę, że tak, zdecydowanie. I fajne jest też to, że ja staram się te koncerty zagrać tylko i wyłącznie akustycznie, to znaczy w ogóle nie korzystam z nagłośnienia, ani z mikrofonów, ani z głośników, z żadnych kabli, w ogóle z prądu. Więc jest to też fantastyczna możliwość dla słuchaczy, żeby posłuchać muzyki, jak brzmiało ona u korzeni. To jest na przykład pierwszy koncert, który grałem, odbył się w takiej małej kawiarni na ulicy Piwnej w Gdańsku. W naprawdę miniaturowym pomieszczeniu. Tam wyszło chyba tylko 50 osób. Pierwszy rząd krzeseł był może w odległości 1,5 metra od czary saksofonu. Więc bardzo intymna sytuacja. Trochę chyba porównywalna do takich mieszczańskich koncertów arystokratycznych, które dawano dla gości i dla najbliższych w domach. I zapraszam na muzyków. Proszę państwa, my do tej rozmowy wrócimy za kilka minut, bo teraz no to wpraszamy się wobec tego do Adama Pierończyka, do jego pracowni, sięgając po utwór z płyty The Planet of Internal Life. I tak właśnie Working with Santi Gucci to jest utwór, tak właśnie brzmi z tej płyty. A w naszym studiu saksofonista i sprawca płyty The Planet of Eternal Life, Adam Pierończyk. I ja tutaj nie bez powodu i sięgnęłam po ten utwór i cytuję ten tytuł, bo Santi Gucci jest jakby poniekąd trochę sprawcą tego albumu. Poniekąd ma swój w nim udział rzeczywiście, a jest to spowodowane faktem, że ja podczas swojego już około 10-letniego pobytu w Krakowie miałem wielką przyjemność przez wiele, wiele lat mieszkać przy samym rynku, właśnie w kamienicy, która swego czasu w XVI wieku należała do rodziny Gucci, a Santi Gucci był jednym z głównych architektów miasta Krakowa. Jest odpowiedzialny za wiele projektów architektonicznych w mieście, ale też na Wawelu, czy na przykład maszkarony z tego co się orientuje w sukiennicach samego autorstwa. Więc to na pewno nie było jedyne lokum, które Santi Gucci posiadał, ale wiem, że tam przebywał i podejrzewam też tam pracował, więc ja w dalszym ciągu mam pracownię właśnie w tej kamienicy i muszę pani przyznać, że ćwicząc tam często czuję obecność no nie tylko swoją. Czuć na pewno tę wielowarstwowość historyczną w tych oryginalnych zabudowach i to jest też wielką inspiracją. A takie konotacje pozamuzyczne związane z tym, co pan robi muzycznie, są ważne dla pana? Dla mnie tak. Wydaje mi się, że generalnie rozszerzanie horyzontów jest ważnym aspektem życia każdego artysty. Wydaje mi się, że im więcej przeczytamy książek, im więcej obejrzymy ciekawych filmów i przeżyjemy w życiu, ale i też im więcej będziemy wiedzieć o historii, o codzienności naszej planety czy naszego życia, że to wszystko bardzo wzbogaca naszą sztukę. A proszę powiedzieć, jak powstawał ten album?
Ten album tak naprawdę był planowany jako nagranie studyjne. To znaczy mój pomysł był taki, żeby wejść do studia albo do jakiegoś ciekawego miejsca, właśnie jakim byłby klasztor, dajmy na to jakiś dobrze brzmiący kościół czy kaplica drewniana lub murowana lub jakaś galeria lub muzeum. Jakieś miejsce z charakterem, z dobrą akustyką. I tak też przedstawiłem ten pomysł swojemu producentowi w Berlinie, Uliemu Blaublowi. Uli od razu na to przystał, no ale kilka dni później przyszedł od niego mail z propozycją i w sumie z decyzją już, gdzie było napisane, że Adam, to składa się fantastycznie, bo w czerwcu jest festiwal i na tym festiwalu będziemy mogli właśnie zrobić twój recital solowy i ten koncert odbędzie się w XIV-wiecznych gotyckich ruinach w odrestaurowanej twierdzy. I akurat ten koncert miał możliwość zarejestrowania berlińskie radio RBB. No i tak doszło do płyty. Lekko przyznam się pani, że ugięłem się kolana, bo to jest całkiem inna sytuacja. Jeżeli mogę wejść sam do studia, to wtedy mam, dajmy na to, właśnie 2-3 dni czasu. Mogę sobie nagrać, jeżeli jestem zadowolony, to jedną wersję, ale jeżeli nie jestem zadowolony, chcę mieć wybór, może to być 5-6 wersji danego utworu i wtedy oczywiście wybiera się te perełki, które najbardziej pasują do albumu. Ma się taką możliwość. Natomiast koncert to jest porównywalny do strzału, gdzie ma się tylko jeden nabój w magazynku i albo się trafi w dziesiątkę, albo nie. Ale taka była też umowa między mną a producentem, że jeżeli ja lub on nie będziemy zadowoleni z nagrania, to wtedy zrobimy produkcję studyjną. Ale akurat udało się ustrzelić tę dziesiątkę. Był pan zadowolony. Tak, oczywiście byliśmy zadowoleni z tego, więc dlatego płyta wyszła. Większość kompozycji to były kompozycje pana autorstwa. Tak, na płycie znajdziemy 15 utworów. Większość, tak jak pani mówi, to są moje utwory. Zdecydowana większość to są nowe utwory, jeden starszy, ale są też dwa standardy, jak Cherokee i Giant Steps, John Coltrane. Mówił pan o tym koncercie kameralnym, który otworzył tę trasę koncertową w Gdańsku. W Muzeum Powstania Warszawskiego kolejny koncert odbył się w niedzielę. Teraz można pana posłuchać w Niemczech, a potem w Krakowie, 16. Tak, 16 lutego kończę w Krakowie, w kawiarni Winiarni Kąta Draska 4. Czyli niejako wraca pan do miejsca, gdzie ten album się narodził. Tak, i potem mogę sobie chwilę odpocząć. To w takim razie tego życzę. Kolejna płyta? Myśli pan już? Oczywiście, że myślę, tylko no, trochę ciężko jest wydać i nie zawsze ma to sens wydawanie więcej niż jednej płyty danego roku, więc oczywiście, że są pomysły, są projekty, ale to będzie znowu solowo? Myślę, że nie. Aczkolwiek nie wykluczamy, że do formuły solowej będę jeszcze nieraz wracać. Proszę państwa, zapraszamy na ten koncert w Krakowie. To będzie 16 lutego przy Konfederackiej 4 o godzinie 19. The Planet of Eternal Life. To jest niezwykła płyta Adama Pierończyka, który dzisiaj gościł w Muzycznej Jedynce. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie.